Hejka, z tej strony Karolina i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z przeglądów darmowych takich pakietów mebelków. Tak jest, już takie odcinki pojawiały się na moim kanale, więc dam wam do nich linki w opisie. Ale to, co ja dzisiaj znalazłam, to takie... Wow! Bardzo fajne rzeczy, naprawdę. Jestem zachwycona i jak za każdym razem powtarzam sobie, że nie będę już więcej pobierać tych modów. Starczy w grze tyle fajnych rzeczy, to i tak zawsze coś pobiorę i niby tylko dla was, a i tak zostawiam w grze. I dzisiaj też wszystkie pakiety zostaną ze mną, bo są cudowne. Oczywiście linki do nich macie w opisie. I lecimy. Wszystkie są od jednego twórcy, a raczej wydaje mi się, że to jest to kobietka, więc od twórczyni. No ale dobra, słuchajcie, lecimy. One są wszystkie takie bardzo w fajnym klimacie zrobione. No i tutaj macie, słuchajcie, pierwszy zestaw. To się nazywa Uma Living. Także tak, o, więc macie w opisie oczywiście do tego też link. Może nie jest tego jakby dużo w jakimś danym, jakby a la pakiecie. Trochę takie kity, można powiedzieć, w pewnym sensie, tylko że za darmożkę. I jest to taki zestaw właśnie do salonu, który jest moim zdaniem bardzo fajny, ma dużo kolorystykę, znaczy dużo kolorystykę, dużo wariantów kolorystycznych, może tak? I patrzcie. I są takie bardzo basic, więc myślę, że będą pasowały do salonów waszych, słuchajcie, simów. Tutaj taki, to taka bardziej szafka pod telewizor, to taki bardziej, myślę, że stolik. Tutaj mamy takiego grajka też na stoliku, to też jest właśnie razem. Tu ten kwiat, on jest bardzo piękny, podoba mi się. Taka monsterka, bardzo ładna. Tutaj mamy taki neon, więc też myślę, że spoczko. No i tu mamy takie krzesełka, to znowu, znaczy krzesełka, no krzesełka i kanapa niby, ale to tak bardziej może pasowałoby mi nawet na taras gdzieś. Nawet bardziej niż jak do salonu, ale też można to w salonie dać. Czemu nie? Czemu nie? Więc taki pierwszy, słuchajcie, secik, myślę, że spoczko. Kolejny secik to jest sypialnia, słuchajcie, sypialnia Luna. Sypialnia Luna, oczywiście tutaj mamy oddzielnie materac, oddzielnie materac, oddzielnie łóżko. Na tym materacu też, jak widzicie, mamy różne kolorki i łóżka też są różne kolorki. To jakby każdy zestaw ma podobne, wiecie, warianty kolorystyczne. No ale patrzcie, no piękne to jest. Takie minimalistyczne, ale bardzo ładne. Do tego jest takie na przykład krzesełko. Te krzesełko bardziej myślę, że jest do tej tutaj takiej konsoli. To bardziej taki do... Bardziej bym powiedziała, że to można byłoby z tego zrobić taką ala, wiecie, toaletkę. Tutaj jakieś lustro powiesić nad tym, czy coś w tym stylu, myślę, że tak. Tutaj patrzcie, jaki piękny jest wieszak z ubraniami, stojak na ubrania z lusterkiem. No super, mega mi to się podoba. Tu jest taka ozdoba, można ją gdzieś tam sobie wsadzić. Jest do tego też szafa, proszę bardzo, taka też bardzo minimalistyczna, aczkolwiek myślę, że ładna. No i dywan mój ulubieniec, bardzo fajny jest ten dywanik, taki włochaty, czyli to, co lubimy najbardziej i taki, no, fajny. I do tego są też jeszcze takie z takich szpargałów, takie klapeczki, coś sobie można rzucić gdzieś. No, także tak. No dalej mamy również sypialnię. Ta już jest też taka bardziej, mogłabym powiedzieć troszeczkę taka bardziej zalutuje mi boho. Trochę chyba tak. Jest to Loti. I słuchajcie, mamy tutaj piękne łóżko. Patrzcie, no piękne jest. Też w różnych kolorach mamy, proszę bardzo. Do tego mamy też taki kocyczek na to łóżko. I mamy też materac trochę z inną już teksturką, ale też ma... Znaczy z inną niż tutaj była, nie? Też ma różne kolorki, więc fajnie. Do tego mamy etażerkę, coś takiego. I do tego mamy takie świeczki, więc fajnie, lubimy świeczki. Mamy też taki stołeczek. Taborecik. Mamy też taką konsolę, taką dość sporą, ale myślę, że na przykład do sypialni takiej większej, żeby coś tam sobie, jakieś szpargały poustawiać, myślę, że fajnie. Mamy do tego też takie, proszę bardzo, lustereczko, tutaj mamy jakieś książki. Bardzo ładny kwiatek, dla mnie się to podoba. Tu mamy taki koszyk z poduszkami, też bardzo spoczko. I kolejny dywan też taki z takim guście, takim stylu, jak ten poprzedni, tylko ten trochę ma inny kształt, więc
Spoko. I tu jest szafa taka, o, tak, taka ało, szafa, szafeczka, tu można jeszcze coś na nią rzucić, położyć, nałożyć, włożyć, wyłożyć, więc tak, kolejny set. A kolejny secik to jest secik dla dzieci. Nazywa się chyba Freja, tak mi się wydaje, Freja, tak. Freja Toddler Pokoik. Toddler Pokoik i jest przepiękny. To jest łóżeczko dla toddlerka, takie bardzo, bardzo pasujące do praktycznie klimatu każdego pokoju. Wszędzie to dacie, wszędzie i będzie pasowało, wszędzie. Więc to jest przepiękne. Do tego mamy też takie właśnie materacki. Materacki mamy. Do tego też mamy taką tutaj jakby pufkę. Gdzie można gdzieś tam wstawić w kącie, niech sobie leży. No i to jest po prostu hit hitów hitowych. Są to takie wiszące, słuchajcie, huśtaweczki o różnych wysokościach, bo zależy jakie macie ściany. Co prawda, no do pokoju dzieciaczków, no okej, można byłoby to dać. Mamy, patrzcie, różne kolorystyki, mamy ciemniejsze, jaśniejsze. Okej, do pokoju dzieciaczków można byłoby to dać, ale myślę, że tak bardziej to nawet jakiś taras czy balkon to by było mega fajnie. Ja ogólnie lubię te takie wiszące jaje. No coś fajnego, bardzo, bardzo fajne. Tutaj mamy taką ozdobę na ścianę, można sobie powiesić. Tutaj mamy takie walizki. No, tu kolejny włochacz, który jest w pięknych kolorach i tak do dziecięcego pokoju myślę, że jak najbardziej pasowałby. No i tu też mamy łóżeczko, przepiękne łóżeczko, czyli łóżeczko dla tych takich maluszków. No przepiękne jest, na pewno jest bardziej atrakcyjne niż to z gry, także myślę, że słodko. No i tu mamy jeszcze do tego taką, słuchajcie, taką dużą szafę, komodę, nie wiem co to jest, ale na pewno się przyda w dziecięcym pokoju. Lecimy dalej. I znowu mamy salon, słuchajcie, znowu mamy salon, Nora. I tutaj znowu jest taki klimat tych siedzonek, bardziej taki, ja bym rzekła, ale w sumie w salonie taki styl, myślę, że też fajnie będzie wyglądać. Mamy tutaj już poduszeczki i kocyczek, nie musimy się tutaj bawić, wiecie, w nakładanie tego. Też mamy dużo koloru, dużo mamy koloru, no. Od niebieskiego do żółtego, do zielonego, do no, różności. Tutaj mamy dwie takie wersje tego fotelika z dwoma wersjami, jeżeli chodzi o poduszki, także myślę, że spoko. Niekoniecznie musimy dawać to w zestawie, możemy dać nawet do sypialni, czy gdzieś taki taborek, krzesełeczko, fotelik, żeby sobie gdzieś stało. Cała kanapa też jest, myślę, że przecudna, no detale po prostu. No co tu dużo gadać, no jakbym nie miała żadnych akcesorii, kitów czy tam dodatków, to raczej o takie rzeczy właśnie bym się pokusiła, żeby sobie tą kolekcję jakby uzbroić, żeby powiększyć te swoje rzeczy, których domy Simów możemy ozdabiać. Tutaj znowu mamy takie książeczki, tutaj mamy pięknego kwiata, tu mamy piękny stolik i piękny dywan. Dywany w tym pakiecie to hit, bardzo ładne są moim zdaniem. Patrzcie w ogóle, jak tutaj nawet to tak wygląda. Tutaj mamy kolejny taki koszyk wiklinowy z kocykiem, a tu mamy, patrzcie, piękną półkę na książki, czytaj na coś innego, jakieś pamiątki, cokolwiek tutaj możecie sobie ustawić, co chcecie, bo możecie sobie dać, proszę bardzo, takie książeczki, a możecie sobie i kwiata tutaj na górze postawić, także no coś pięknego, bardzo ładny zestaw. Okej, i lecimy dalej. Dalej mamy, słuchajcie, coś dla artystów, coś dla Simów artystów. Tutaj jest The Art Room, właśnie taki, takie różne rzeczy do pokoju, właśnie takiego malarza. Tutaj mamy taki taborecik, tu mamy takie piękne biurko, chociaż te biurko oczywiście możemy sobie dać do każdego innego pokoju, tak, bo one jest bardzo ładne. Tu jakieś szpargały, tu mamy nową sztalugę, na tej sztaludze mogą nasi Simowie też malować. No i tutaj mamy też taką półkę na płótna, na nowe rzeczy do obrazów, także myślę, że spoczko. Także dla takich Simów, którzy malują, to myślę, że okej, okay. A w rozgrywkach rodzinnych zdarzają się Simowie często, którzy malują, przynajmniej u mnie, więc jak najbardziej im się to przyda. Okej, let's go, czas na kuchnię, słuchajcie. Mamy dwie, mamy Soul Kitchen i mamy Macaron Kitchen.
I jakby nie ma tutaj sprzętów, raczej są tylko półki i taborety dwa. To są oddzielne jakby pakiety, ale myślę, że są dość ciekawe, bo bardzo są ładne i są takie bardzo właśnie też, że raczej się dopasują do wszystkiego i mają dużo kolorków. Jakby to też duży plus, a tam jakieś sprzęty typu lodówka, kuchenka zawsze można sobie dobrać. Jak widzicie, mamy wiszące szafki, szafki takie, szafki właśnie te barowe, że można postawić krzesełka. Tu jest takie jeszcze krzesełko. W tym do tego setu, a do tego setu jest taki taborecik bardziej. Ten set jest bardzo ciekawy, ma fajne blaty i też takie trochę inne klamki. No, ciekawy jest. No i do tego jeszcze, do tego setu, do tego sol, jest taka jeszcze półeczka, którą można by było tam sobie na ścianie powiesić i jakieś szpargały do niej dać. Więc spoko. Okej, kolejny set to set Zefri, powiedzmy, że tak to się czyta, czyli biuro. Jakieś takie bardziej biurowe rzeczy i uwaga, uwaga, mamy komputer, patrzcie jaki fajny, w tym zestawie jest komputer. No, no cudne, będę myślała, myślę, że będę dawała swoim simom często. Do tego mamy o takie obióreczko, też bardzo myślę, że eleganckie. Do tego mamy jedno krzesełko, mamy no jedno w sumie, bo to jest jedno i to samo. Także takie krzesełko, jakaś taka o sobie półeczka, do tego jakieś książki na ozdobę i tutaj też taka półeczka z książkami. Myślę, że do biura, do jakiegoś ofisu bardzo, bardzo będzie pasować. Także taki zestawik. Kolejny zestaw to jest hit hitowych hitowów. Jest to zestaw ogrodu. Ogród, czyli coś, co lubimy najbardziej chyba. Mi się teraz to bardzo przyda w serii u naszej Maldi. Już widzę z oczami wyobraźni, jak ten jej ogród będzie wyglądał. A przede wszystkim widzę u niej tę huśtawkę. Patrzcie, jakie to jest przeurocze, przepiękne, przefajne, przecudne. Wow. No popatrzcie. O tak. Widzicie to? No piękne jest, no co. Do tego mamy zestaw takich właśnie mebli ogrodowych, no coś też myślę, że pięknego. I taki, patrzcie, zwykły kwadraciak, na nim taka tacka właśnie z herbatami. Ciekawa jestem, czy jest ona funkcjonalna, bo nawet nie wiem. Ale takie do ogrodu myślę, że spoko. I tutaj mamy, słuchajcie, to jest Garden Stories Flower Table. Zastanawiam się, czy on jest funkcjonalny. Czekajcie, bo ja chyba mam tu jakąś simkę pod ręką. Patrzcie, jest funkcjonalny, no to elegancko, a to? Nie, to tylko ozdoba, ale to jest funkcjonalne, stwórz kompozycję. Także wow, także kolejny plus, bo to jest spoko. Mamy też donicę, patrzcie, mamy większą donicę, mniejszą donicę. Mamy też tutaj takie te tabliczki z ozdobą, czy takimi różnymi, o proszę bardzo, że możemy sobie oznaczyć, co tu rośnie, więc fajnie. Mamy dwa tutaj takie stoły, jeden z takim obrusikiem, drugi bez, w różnej kolorystyce, więc też fajnie. No i mamy takie o, to piękne jest, to jako altanka taka, można to zrobić, do tego są takie o, te świecidełka, je można oddzielnie dawać i do tego też oddzielnie są te krzewy, o te, ten i ten jest oddzielnie, bo to już jest w tym. Jakby w zestawie. Ta tutaj i do tego też jest właśnie takie lampki jeszcze są, które też są jakby, wiecie, oddzielnie. Ja tylko je tak tutaj dałam, bo tak mi tutaj pasują do tych altanek, czy tam jakby to nazwać, ale coś pięknego. Lubię takie rzeczy. Lubię rzeczy do ogrodów, chociaż nigdy jakoś za specjalnie ich nie robię, ale lubię. No i dobra, ostatnie, nazywa się Serene Badrum, śmieję się, i jest to łazienneczka, rzeczy do łazienki, no i tutaj kolejny raz zachwyca mnie też po prostu ten dywanik, który będę na pewno używała nie tylko w łazienkach, ale również w innych różnych pokojach. Mamy taką szafkę, to spoko, mamy lusterko, spoko, mamy umywalkę, bardzo fajną, patrzcie w ogóle, tale tego wszystkiego, tu jakiś ręczniczek, no piękne. Mamy dwa kibelki w sumie, nie wiem dlaczego, ale mamy dwa. Jeden chyba taki ala drewniany, drugi nie drewniany. Mamy też takie ławeczki, o proszę bardzo, no w sumie czemu nie, można sobie postawić w łazience taką ławeczkę. No i mamy wannę, która ma też taki tutaj deseczkę i to bardzo ładnie wygląda. Mam nadzieję, że pewnie można postawić na tej deseczce coś, znaczy no takie wielkie to może nie, ale jakąś, o no świeczkę czy coś, no bo tu jeszcze mamy takie szpargały, mamy sobie mydło, mamy sobie
jakiś tutaj szampon, o proszę bardzo, jakiś kremik, proszę bardzo, o tutaj można postawić, no pięknie, pięknie. No, także tak, także to są te wszystkie pakiety, które dla Was dzisiaj znalazłam, dzisiaj wyszukałam. Ogólnie podam Wam stronę, z której pobierałam te pakiety. Tam dziewczyna ma dużo więcej tego wszystkiego, ma też jeszcze inne jakieś mebelki, które niekoniecznie ja tam chciałam pobierać, bo na przykład były tylko dwie czy trzy rzeczy w zestawie, no to sobie możecie sami przejrzeć. Też są ubrania tam na tej stronie, nie wiem do końca, jeszcze tak się nie przyglądałam właśnie tym ubraniom, czy to są jej autorstwa, czy też ona wrzuca od kogoś też polecając właśnie jakiś twórców, więc serdecznie Was zapraszam, bo to bardzo ciekawa strona i bardzo ciekawa twórca, no, więc bardzo, bardzo warte zajrzenia. Ja na pewno będę zaglądać na tę stronę, bo widzę, że coraz pojawia się coś nowego u niej, więc fajnie. No, ja jestem zakochana, mam nadzieję, że kolejny raz przydałam się coś z tych mebelków, z tych rzeczy. Wiem, że lubicie takie odcinki, więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, jeżeli odkryję jakieś nowe rzeczy, to chętnie się z Wami podzielę, ale zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby mnie właśnie być na bieżąco z tymi odcinkami. I co? I do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!